Mieszkańcy kraju narzekają na intensywny smród w ich dzielnicy. Odór odczuwalny jest zwłaszcza latem przy wysokich temperaturach. Zdaniem mieszkańców dochodzi on z sortowni przy ulicy Beethovena. Problem powstał wtedy, kiedy miasto postanowiło zlokalizować na terenie naszej dzielnicy kompostownię odpadów. Czasem jest tak, że śmierdzi nie wiadomo, czy gnojówka, czy gaz, czy jeszcze nie wiadomo co. To jest nie do wytrzymania. Dzisiaj rano to trzeba było po prostu zamykać wszystko, gdzie się dało, żeby najmniejsze szparki nie było, bo był tak potworny smród. Po prostu nie możemy pracować ze względu na komary, muchy, myszy, szczury i inne gryzonie, które się tam mieszczą. O wyjaśnienie całej sytuacji poprosiliśmy prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Bogdana Stanka. Zdaniem prezesa sortownia nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Poddawana jest regularnym kontrolom, które nie wskazują na nic niepokojącego. Ja nie potwierdzam tego, żeby tutaj była sytuacja jakaś zagrażająca mieszkańcom, ponieważ średnio w miesiącu u nas przeprowadza się co najmniej dwa, a może trzy rodzaje kontroli. Żadna z kontroli, które tutaj była, nie potwierdziła takiego stanu. To jest po pierwsze. Po drugie, my sami również jesteśmy otwarci na każde uwagi czy na każde zgłoszenie mieszkańców. Tygodniowo po kilka razy dokonujemy wizji, po kilka razy w tygodniu nasi pracownicy jeżdżą i sami kontrolują stan, jaki jest tutaj w otoczeniu. I nigdy nie zdarzyło się tak, żebyśmy tutaj mieli sytuację trudną do zaakceptowania, jeżeli chodzi o to, co pani mnie pyta. To nie jest tak i nie zgadzam się absolutnie, bo to są krzywdzące, że tak powiem, słowa. Nie przedstawiają właściwej sytuacji na zakładzie i takiej sytuacji, żeby tutaj cokolwiek złego się stało, po prostu nie ma. Chcę powiedzieć, że kontrola w Osiu, która ostatnio, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która miała miejsce 2 miesiące temu, bardzo wnikliwa, zakończyła się bardzo protokołem pokontrolnym, który jest pozytywny i nie mamy żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń, jeżeli chodzi o naszą działalność. Przy ulicy Beethovena powstała nowoczesna sortownia odpadów, która zostanie uruchomiona już za kilka tygodni. Zdaniem prezesa Bogdana Stanka znacząco to poprawi sytuację. Zakład, który będzie o tyle pomoże nam, że tak powiem, w naszej działalności w ten sposób, że również samochody, które przywożą odpady z miasta, będą rozładowywać się już w zasobniach zamykanych drzwiami. Tam mamy całą tą instalację antyodorową i to również spowoduje, że sytuacja poprawi się, aczkolwiek nie jest ona zła, więc poprawi się w znaczeniu takim, że po prostu bardzo nam na tym zależy, żeby po prostu nie było żadnego jakiegoś ryzyka związanego z tym, że odpady stanowią uciążliwość dla mieszkańców. Mieszkańcy twierdzą też, że odór dochodzi z nieczynnego składowiska, które znajduje się przy ulicy Beethovena. Jak twierdzi jednak prezes, od dawna nie ma tam już odpadów, a w planach jest rekultywacja tego miejsca, która potrwa około 7 lat.